Hejka, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i tym razem będą to najlepsze książki, które posiadam na swoich półkach. Będą to książki, które są w mojej kolekcji i uznaję, że naprawdę warto je przeczytać. Generalnie za niedługo planuję film o najlepszych książkach, które przeczytałam w życiu ogólnie, ale część z nich wypożyczyłam z biblioteki, także muszę to ponownie zrobić, bo chciałabym Wam je pokazać. A na razie w dniu dzisiejszym książki, które naprawdę będą ciekawe, interesujące i myślę, że warte są zainteresowania, nawet jeżeli nie jesteście wielbicielami danego gatunku literackiego, to jest to coś, co warto poznać i co macie dość dużą szansę, przynajmniej mi się tak wydaje, że Wam się spodoba. I pierwsza książka to jest w ogóle coś, co nie pokazywałam na kanale, a to jest jedna z moich ulubionych książek i to jest Roślinny kabaret Richarda Mabeya, czyli tak naprawdę historia roślin. Tutaj głównymi bohaterami są rośliny, różne gatunki, ale także ich historia, przedstawiania ich w sztuce, to jaki miały wpływ na postrzeganie naszego świata, to jaki miały wpływ na historię ludzkości, bo tutaj możemy się dowiedzieć nie tylko bardzo dużą ilość ciekawostek o roślinach, ale też na przykład jest tutaj opisane, jak został odkryty tlen. I to jest bardzo właśnie fajnie tutaj przedstawione, bo zazwyczaj, kiedy uczymy się o tego typu rzeczach, to jednak główny nacisk jest położony na to, jakie na przykład były konsekwencje danego odkrycia, a tutaj jest w głównym punkcie właśnie ta roślina i jest to napisane tak zupełnie z drugiej strony, w bardzo ciekawy sposób się to czyta i no nawet oprócz tego, że jest to interesujące, to jest pokazane z innego punktu widzenia, który no, mi samej na przykład nie przyszło do głowy, żeby zainteresować się tym, jaki gatunek jabłka było to jabłko, które spadło Newtonowi i które pomogło mu odkryć grawitację. Więc no, tak jak my znamy całą tą historię, to tutaj jest opowiedziana z innego punktu widzenia i jest to bardzo ciekawe. Także jeżeli gdzieś tam ta książka wpadłaby Wam w ręce, to polecam się nią zainteresować. To oczywiście nie jest historia, która Was połknie i którą szybko przeczytacie, ale zdecydowanie jest to coś, co jest rozwijające i jest to zupełnie coś innego. A oprócz tego jest bardzo fajnie wydana. Też tutaj właśnie rośliny, jaką odgrywały rolę w sztuce, jak były pokazywane od czasów historycznych, nawet jak były malowane na ścianach jaskiń. Kolejna książka. Dobra, mam tutaj generalny bałagan. Cud, miód, malina Anety Jadowskiej. To była pierwsza moja książka tej autorki i uważam, że ona była jak na razie najlepsza. A już kilka przeczytałam, ponieważ ta mnie bardzo zachwyciła. Książka, która nie tylko przekonała mnie do czytania opowiadań i do tego, żeby nie skreślać książki, tylko dlatego, że tam jest napisane, że są do opowiadania. Lekka, przyjemna, relaksująca. Była wszystkim tym, co miała być. Pięknie wydana. Jeżeli jakoś jeszcze ominął Was cały ten hype na tą książkę, albo jeżeli uznaliście, że może jest to przereklamowana pozycja, to z tą tak nie jest. Ta rzeczywiście jest czymś bardzo fajnym, bardzo ciekawym, a przede wszystkim bardzo odprężającym i relaksującym. Bardzo fajnie też narysowanym. Wydaje mi się, że jak pomyślałam sobie o najlepszych książkach, które stoją na moich półkach, to ta szybko, bardzo wysoko pokazała mi się na tej liście, dlatego że tak bardzo mnie zachwyciła, tak bardzo mi się spodobała, tak bardzo dobrze się poczułam ją czytając, a czasami nawet jeżeli książki nie mają jakichś super pouczających treści i jeżeli nie rozciągają naszej perspektywy i horyzontu naszego umysłu niemożliwie jak bardzo, to czasami też jest ważne, czy nas zrelaksują, odprężą i przeniosą w zupełnie inny świat. A ta książka to robi, mając również delikatne wstawki ekologiczne, a ja często zwracam na to uwagę w książkach i bardzo mi się to podoba. I pomimo tego, że tutaj było to zrobione w dość okrojony sposób, nie było postawione na to wykrzyknika, to jednak to było zrobione w ciekawy i zupełnie inny sposób. Ja tej książce może nie powinnam się rozwodzić. Jeżeli chodzi o twórczość Jane Austen, to już przeczytałam prawie wszystkie książki i zostały mi perswazje.
i które już zresztą kiedyś czytałam. I najbardziej podoba mi się Emma. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą literaturę angielską, to mam wrażenie, że to jest jedna z lepszych pozycji, jeżeli chodzi o samą historię, ale też o ten sposób poznawania zwyczajów, codzienności życia w tamtych czasach, wyższych sfer. To trzeba zaznaczyć, to była to naprawdę bardzo dobra pozycja. Dodatkowo świetny film kostiumowy, cudownie nakręcony, świetne kostiumy, fantastyczna scenografia, no ale jednak dobrze jest najpierw przeczytać książkę. Szczególnie, że tutaj mamy też pewne ciekawe rozwiązanie, jak na tamte czasy, które może, jeżeli je już znamy, to troszeczkę nam odebrać przyjemność czytania, bo to jest jednak kawał książki, 496 stron. To jak na Jane Austen chyba jest najgrubsza z jej wszystkich książek. Film świetny, książka świetna, ale ja jednak zaczęłabym od książki. Kolejna to jest Rebecca Daphne du Maurier. Leżała u mnie ta książka bardzo długo, dlatego że myślałam, że wiem, jak się kończy. Okazało się, że nie wiem, jak się kończy, tylko widziałam gdzieś film, który wydaje mi się, że był inspirowany tą książką i on się zupełnie inaczej skończył. I przez to miałam jakieś, no po prostu coś mi się uroiło, powiedzmy szczerze, i zupełnie inaczej postrzegałam tą książkę, niż jest ona w rzeczywistości. Oprócz tego, że jest wciągająca, bardzo dobrze napisana, to tak jak mówię, ona zainspirowała bardzo dużą ilość książek, filmów, chyba seriali nie, ale do poszukiwania różnych rozwiązań i też do ukrywania pewnych rzeczy na widoku przed oczami czytelnika. Naprawdę jest to, myślę, że jedna z takich pozycji klasycznych, które nie tylko trzeba znać, ale też jest spora przyjemność w poznawaniu tej książki. Kolejna książka to Sapiens od zwierząt do bogów, Yuvala Noah Harariego. I to jest książka popularno-naukowa, która odpowiada trochę na pytania, dlaczego człowiek stoi w tym miejscu, gdzie stoi, dlaczego ewolucja człowieka przebiegła w taki sposób, dlaczego z wszystkich gatunków to my akurat żeśmy aż tak bardzo się rozwinęli, tak bardzo poszliśmy do przodu i dlaczego akurat my żeśmy odcięli się w pewien sposób od natury. Naprawdę jest to książka, która poszerzy wasze horyzonty. Dodatkowo jest to pozycja, która rozumie to, że jest popularno-naukowa i że mają to przeczytać ludzie, którzy no, nie chcą jakiejś przytłaczającej ilości liczb i faktów, tylko chcą przeczytać pewną dawkę wiedzy w przystępny dla siebie sposób, napisanym przystępnym językiem. Ta książka to robi i robi to naprawdę w bardzo ciekawy sposób. Jest tutaj fragment o tym, jak istniała kiedyś megafauna i megaflora, i powiem wam, że to w pewnym momencie też w ogóle pomogło mi przełamać mój impas w malowaniu, i to był w ogóle taki fragment tej książki, który wyjątkowo oddziaływał na moją wyobraźnię. No, chyba ja się zastanawiam, czy jeszcze kiedyś tej książki nie przeczytam raz. Poluję na Homo Deusa, ale nie wiem, dlaczego uparłam się go upolować w jakiejś okazyjnej cenie, i w związku z tym powoduje to tylko to, że odkładam zakup tej książki, a przez to no, nie czytam jej, a nie chcę jej wypożyczać, dlatego że bardzo bym chciała mieć obie te książki u siebie w kolekcji. Dobra, kolejna książka, to że ją pokazuję, jeszcze w takim okropnym wydaniu, to może być dla wielu oczywistość, Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, ale powiem wam szczerze, że może trochę dla osób, które nie czytały lektur w szkole, nie było aż tak bardzo zainteresowane, może czytały streszczenia. Nie był to ten etap w ich życiu, że naprawdę lubili bardzo czytać. To uważam, że obok Krzyżaków, którzy w ostatnim filmie byli bardzo kontrowersyjną książką, to tą z lektur uważam za jedną z najlepszych. I to była nie tylko przełomowa książka w moim życiu, ale to była ta pozycja, która sprawiła, że zaczęłam bardzo mocno interesować się rosyjską literaturą. Dzięki temu też odkryłam moją ukochaną książkę wszechczasów. Przeczytałam
bardzo dużą część rosyjskiej literatury. Przyznam, że część z tych książek, jak na przykład Wiśniowy sad, wydaje mi się, że przeczytam trochę za wcześnie i nie do końca dużo z tych książek zrozumiałam. Natomiast notabene ja też mam gdzieś, ale to chyba nie tutaj, te książki. Tak to jest, jak się ma 5 półek zamiast jednego porządnego regału i te książki są wszędzie poupychane. Ale nieważne. Miałam powiedzieć o tym, że Zbrodnia i kara jest naprawdę świetną książką. Jeżeli nie przeczytaliście jej jako lektury, a teraz na przykład powracacie do czytania lektur, bo ja sama nad pewną książką się zastanawiam i nawet jestem prawie pewna, że po nią sięgnę. Jest to Nad dniem nam Elizy Orzeszkowej. Jedyna lektura, której absolutnie nie byłam w stanie przeczytać i wystarczyły mi 2 strony i zasypiałam. No i jestem teraz szczerze ciekawa, czy tą książkę uda mi się przeczytać, czy w dalszym ciągu nie dorosłam do tej książki, ale no tak, jeżeli chodzi o tą książkę. Ale książek Dostojewskiego, moich ulubionych, na pewno będzie kilka w zestawieniu najlepszych książek, które przeczytałam w życiu, ale nie wiem dlaczego, posiadam tylko Zbrodnię i karę, więc mówię wam na razie o Zbrodni i kary. Karze. Wichrowe wzgórza, Emily Brontë. Tak, wiem, że zdania na temat tej książki są podzielone. Ja w dalszym ciągu pamiętam to, jak tą książkę skończyłam, jak złamała mi serce, jak bardzo mnie wciągnęła, jak bardzo była wszystkim tym, czego czasami poszukuję w książkach. Nieczęsto się zdarza to, żebyśmy po prostu tak wciągnęli się w daną pozycję, tak bardzo mocno nas coś zainteresowało i zaintrygowało, żebyśmy to czytali jednym tchem. Nieczęsto mi się zdarza, żeby książka mnie wciągnęła na tyle, żebym siedziała do trzeciej nad ranem. Ta to zrobiła i naprawdę uważam, że to jest jedna z lepszych książek. Kolejna to Bieg niewinności, Edith Wharton. Czytałam niedawno, dość sporo o tej książce mówiłam. To jest historia, która dzieje się w Nowym Jorku i powiem wam, że nawet nie sama historia, która z etycznego, z moralnego punktu widzenia była bardzo ciekawa, z takiego punktu widzenia dojrzałego, dorosłego człowieka, który musi czasami podejmować w życiu ciężkie decyzje. Tak, pod tym względem ta książka była ciekawa, ale najbardziej zapamiętałam ją za język, za styl jej napisania i za to, jaką atmosferę wytworzyła we mnie samej. I powiem wam, że do tej pory czuję odrobinę przyjemności, jak myślę o tej książce. Już zresztą tutaj mam kolejną książkę tej autorki. Jak ją zobaczyłam, to od razu zdecydowałam się ją kupić. To jest Jak każe obyczaj. No, mam nadzieję, że będzie równie ciekawa jak Bieg niewinności. I to jest czasami tak, jak na przykład było również przy Zbrodni i karze, że przeczytamy jedną książkę i chcemy więcej tego autora. To Edith Wharton zrobiła ze mną dokładnie tak samo. Dobra, pokażę jakiś strzęp lżejszy, czyli Winnetu Karola Maya. To jest mój, wydaje mi się, że klasyk wszechczasów. No, tą książkę trzeba poznać i się zakochać. Ja w dalszym ciągu nie muszę jej czytać, ponieważ potrafię ją recytować na pamięć. Była przeczytana jakieś, myślę, że spokojnie mogłoby to już dojść do setki. Jeżeli chodzi o fantastykę, zastanawiałam się, która z tych książek na półce była najlepsza i wygrała Droga Królów Brandona Sandersona. No, fantastyczny klasyk, zdaję sobie z tego sprawę. Ale powiem wam, jeżeli ja w książkach fantastycznych głównie szukam świata. Nawet nie jestem taką osobą, która jakoś bardzo mocno poszukuje tam bohatera. Jeżeli jest dobry bohater, to świetnie, ale ja szukam świata. I jak zaczęłam się zastanawiać nad fantastyką, to w dużej mierze jednak ten świat fantastyczny często jest oparty na tym, co znamy. Tutaj tego nie miałam. Tutaj to zostało w całości stworzone i wciągnęło, urzekło, przestraszyło, zniesmaczyło w wielu momentach. To była cała feria uczuć w dużej mierze nieprzyjemnych. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ta książka nie ma spowodować, że powiemy na sam koniec, że to jest raczej książka, która ma w nas takie skrajnie złe emocje często wywołać. Natomiast no, ona robi to świetnie i jeszcze jest wybudowana. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego ja jeszcze tego nie czytam dalej. Naprawdę, jak ja sobie teraz o tym myślę, to nie potrafię tego jakoś logicznie wyjaśnić. Natomiast
Jeżeli macie taki moment w życiu, że chcecie czegoś hardkorowego, to Droga Królów to dla was zrobi. Coś lekkiego, co mam w ogóle w dwóch wydaniach, bo tak bardzo lubię. Stwierdziłam, że jakaś książka Agaty Christie musi się pokazać i to musi być moja ulubiona książka, czyli Pięć małych świnek. Czytałam to w tym miniaturowym, bardzo takim podręcznym wydaniu, które muszę przyznać, że jest fajne, żeby sobie wziąć w podróż, ale nie potrafiłam się oprzeć, ponieważ te wydanie Agaty Christie, jak było już wiele, te z kolekcji Hachette, i wszystkie były fajne, czystych wydań, którą mam tutaj. Mam tutaj? Nie mam tutaj? Jak to się stało? Nie, to jest jeszcze jakaś inna. Ale też to jest jakaś kolekcja. Wydanie to jest wydawnictwo dolnośląskie, ale nie pisze to, jakie tu jest wydanie. To też jest dolnośląskie. Tak, to patrzcie, najpierw to wydawali w takich malutkich wydaniach, a później były te duże. No też są też bardzo fajne i no też nic temu wydaniu nie mogłabym zarzucić. Szczególnie z tego podoba mi się Niemy świadek, którego teraz tutaj nie widzę. Dlaczego cię nie widzę, książko? No właśnie, to jest to. O. To też jest dolnośląskie, czyli to są te same. Ale no to mi się bardzo podoba, ta okładka to jest całe takie klimatyczne. Ta niebieska też jest ciekawa, ale ta jest dużo ciekawsza. Ale no te wydanie wygrywa wszystko, więc moją ulubioną książkę musiałam z tego mieć. Zresztą dorwałam ją używaną, jestem bardzo zadowolona. I w zasadzie może powinnam powiedzieć, że to jest no, historia kryminalna, tylko tutaj głównym bohaterem wokół cała zagadka się rozgrywa jest malarz. O Agacie Christie też planuję robić odcinek, ale powiem wam szczerze, że tych książek jest strasznie dużo i żeby to tak zebrać i żeby to było fajne, pomocne i żeby to nie skrzywdzić żadnych z tych książek, ale też pokazać te, które zdecydowanie są najlepsze i najbardziej warte przeczytania, no to trochę musi zająć. Ale już zamówiłam sobie Niedzielę na wsi. Jestem bardzo tej książki ciekawa, bo podobno to jest taka bardziej jesienna. Kolejna książka to Dama Kameliowa Aleksandra Dumas. Kocham Trzech Muszkieterów. Też jedna z moich młodzieżowych, bardziej ukochanych książek. Natomiast z tych już mniej młodzieżowych, z tych poważniejszych, Dama Kameliowa, króciutka pozycja, opowiadająca historię kurtyzany, która zakochuje się ze wzajemnością w bogatym chłopaku. I zostają oni rozdzieleni przez jego ojca, ponieważ ona jest kurtyzaną i jak później układa się ich życie. No bardzo warta książka przeczytania. W dalszym ciągu nie przeczytałam Królowej Margot, ale no. Kolejna książka, którą chciałam wam pokazać, to Gernot Bochme, Filozofia i estetyka przyrody. Ja trochę książek filozoficznych przeczytałam. Nie jestem wielkim znawcą filozofii, nie zawsze wszystko z tych książek rozumiałam. Bardzo często mnie nużyły, natomiast ta jedna uważam, że jest bardzo warta przeczytania, jeżeli interesujecie się ekologią, jeżeli chcecie zacząć życie zero waste, jeżeli przede wszystkim chcecie zrozumieć siebie i chcielibyście zrozumieć siebie w kontekście do natury, do świata zewnętrznego, do świata przyrody, ta książka wam w tym pomoże. Nie trzeba wcale być, tutaj nie potrzebujecie żadnej wiedzy filozoficznej, która jest, będzie dla was podstawowa. Ta książka dość jasno to wszystko opisuje. Ta książka ma za zadanie pokazać, w jakim stopniu, jak bardzo człowiek jest związany z naturą, jak bardzo jej potrzebuje i w jak wielkiej sieci zależności żyjemy z tym, czym oddychamy, z tym, jaki stan jest nasz środowiska naturalnego. Jedna z książek, które uważam, że najbardziej mnie w życiu rozwinęła. Dlatego musiałam ją pokazać, chociaż wiem, że no nie wszyscy lubią takie książki. Szybko moje miłości z dzieciństwa, Ania z Zielonego Wzgórza. Lucy, to zawsze jest ten, wiem, że Montgomery, ale zawsze to drugie imię jest dla mnie problematyczne. Lucy Mount Montgomery. I kolejna moja miłość z dzieciństwa, czyli Przygody Tomka, ale to jest tom, wydaje mi się, że piąty. Tajemnicza wyprawa Tomka, czyli wyjeżdżają do carskiej Rosji.
Boże święty, to podobnie jak Winnetou, to była w pewnym momencie książka, którą przeczytałam wielokrotnie. Naprawdę świetna przygotówka. Jeżeli macie dziecko i chcielibyście, zastanawiać się, jakie książki, no to teraz Przygody Tomka widzę wielokrotnie i można je kupić za kilka groszy. A są to naprawdę ciekawe książki, które trochę pokazują z historii Polski, trochę pokazują nawet nie trochę, ale dużo pokazują dziecku geografii, świata zwierząt. Ja na przykład właśnie dzięki tym książkom dowiedziałam się, co to jest okapi i potem zawsze wszyscy mieli takie, a co to jest okapi? A ja zawsze byłam, no przecież to jest połączenie zebry i osiołka. Więc no, te książki naprawdę są rozwijające i w taki sposób bardzo wciągający. Myślę, że no, warto jest o nich mówić, bo to jest polski autor, czyli Alfred Szklarski. Kolejna książka, no to chyba nie muszę mówić, że jest to Duna Franka Herberta. No, ostatnio też ta książka jest bardzo wyciągnięta na wierzch przez film. Dużo osób o niej mówi, dużo osób ją czyta i bardzo dobrze, bo to jest bardzo warta polecenia pozycja. I myślę, że ona też przekona wielu do gatunku, jakim jest sci-fi, bo mnie samą na przykład przekonała. No nie będę mówiła, o czym jest ta książka, bo już wielokrotnie to zostało powiedziane, a nie jest to tak łatwo wcale opisać, ale no, jest to jedna z tych książek, które naprawdę warto jest przeczytać. Teraz coś skrajności, nie wiem, czy powinnam o tym mówić. Dobra, wezmę coś innego. Historia piękna, Umberto Eco. Jeżeli interesujecie się historią, jeżeli byście chcieli taką książkę, która opowiada o historii sztuki w takim szerokim kontekście, to powiedziałabym, że ta o sztuce Gombrisa, a tutaj z takim skupieniem się na jednym punkcie, czyli z tym, jak ludzie postrzegali piękno na przestrzeni czasów i w jaki sposób znajdowało to swoje odzwierciedlenie w książce, to Umberto Eco, Historia piękna i druga część, którą też czytałam, aczkolwiek no niestety nie mam jej na swojej półce, bo to naprawdę są dość drogie pozycje, czyli Historia brzydoty. Obie bardzo warte przeczytania i jedno, co trzeba powiedzieć, to te książki wszystkie o sztuce, to nie są podręczne lektury. Znaczy, no ma to oczywiście swoje odzwierciedlenie w tym, jak dobrze się je czyta i jak można wiele jeszcze przy okazji pięknych rzeczy zobaczyć, ale no, nie są to podręczne lekturki. I jeszcze tak szybko dwie książki, których może nie powinnam tu mówić, ale tak zobaczyłam je na półce i mówię, no mówię, że seria szetlandzka jest moją ulubioną. To może też opowiem o książce, którą najbardziej pamiętam, i to był Dziki ogień. I to była zupełnie inna historia, ponieważ tutaj na Szetlandy sprowadza się rodzina. I wokół tej rodziny zaczynają się dziać bardzo różne rzeczy, dziwne, niepokojące, straszne. Po czym dzieje się coś generalnie strasznego, co powoduje, że nie tylko nie potrafią się odnaleźć na Szetlandach, które są no gdzieś tam zamknięte, tak? Tam żyją ludzie na wyspie, znają się od nawet czasami kilku czy kilkunastu pokoleń i ci nowi, którzy tam przebywają, często czują się obcy, czują się wyalienowani i wiadomo, że też no często nowe osoby nie są tam tak aż chętnie widziane. Jest w stosunku do nich spory brak zaufania wykazywany. I w tej książce Ann Cliff, pomimo tego, że no, to ma być gdzieś tam kryminał, a nie książka opowiadająca o takie tematy, ale ona tutaj robi to i dodatkowo tutaj przez cały czas nie wiemy, co jest grane. Tu cały czas jakoś nie potrafimy się odnaleźć, czujemy niepokój, ponieważ oni są nie tylko w całkiem nowym miejscu, gdzie są nieakceptowani przez ludzi za bardzo z zewnątrz, dodatkowo boją się mieszkać w swoim własnym domu. Zupełnie inny pomysł na książkę tej autorki i uważam, że no, jedna z lepszych książek w serii szetlandzkiej. No jakąś sensacyjną muszę powiedzieć, a że Jack Reacher to jest mój ulubiony, sensacyjny bohater i to jest pierwsza książka z tej serii, czyli Poziom śmierci. Ja też całkiem przypadkowo pierwszy tom, jaki przeczytałam, to był właśnie pierwszy tom ogólnie, ale ja wtedy sięgając po tą książkę nie wiedziałam, że to jest aż tyle książek.
I muszę wam powiedzieć, że jak cała seria, wiadomo, albo lubicie takie książki, albo nie, to jeżeli szukacie czegoś lekkiego, czegoś, co was wciągnie, czegoś, co gdzieś tam spowoduje, że zapomnicie o Bożym świecie i będziecie ciekawi rozwiązania, to ta książka taka jest. Czytało się ją świetnie, zaskoczeń było w niej bardzo dużo. Czy to jest bajka dla dorosłych? Tak. Czy to jest książka, którą jak nie przeczytacie, to coś stracicie? Nie, ale jeżeli mówimy sobie tutaj o fajnych książkach wartych polecenia i poznania różnych gatunków, no to te powieści sensacyjne no bardzo często są raczej lekkie, rozrywkowe, no, lekkie nie przez to, że nie ma w nich brutalnych rzeczy, tylko że bardzo często nie są dogłębnie traktowane problemy w nich podejmowane. No nie wiem, ja tą lubię, to tą pokazuję. I została tu moja ostatnia książka, jeżeli chodzi o historię malarstwa, to jest John Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne, czyli jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jakiś obraz, który wydaje wam się, że jest namalowany jak dziecko na przykład, albo są na nim jakieś same takie kreski i dlaczego ten obraz tyle jest wart, to jest to książka, która dość dobrze to tłumaczy. John Miro. I pokazuje po kolei. Nie jest to książka, która traktuje temat całościowo, jak jest w O sztuce Gombricha, ale właśnie tutaj brane są pod uwagę poszczególne dzieła sztuki i opis jest krótka historia, notka o autorze i jakaś historia najciekawsza związana z tym obrazem, która często bardzo dużo tłumaczy. Zresztą tak samo w... Kurczę, nie wziąłam tej książki ze sobą. Ale ta wydaje mi się jest ciekawsza, ale tam jest chyba szerszy. Czekajcie. Jeszcze druga, bardzo podobna, to jest Jak czytać malarstwo Patrick van Rinsk. I tutaj znowu to jest bardzo podobna książka, że mamy dzieło, reprodukcję i historię, nawet historię poszczególnych fragmentów obrazów. Natomiast ta jest od 1255 i ma szerszy zakres, szerszy okres, dotyczy szerszego okresu, a ta dotyczy stricte czasów współczesnych. Jeżeli interesuje was malarstwo, no to te obie mają bardzo dużo ciekawych informacji, które pomogą wam zrozumieć rozwój historii sztuki, dlaczego pewne dzieła są arcydziełami i też uszeregują tą wiedzę. Ale złapałam jeszcze jedną książkę, bardzo fajną, jeżeli chodzi z tych ekologicznych, to jest polska autorka Julia Fiodorczuk, Cyborg w ogrodzie. I to jest pierwsza książka dotycząca ekokrytyki, czyli tego, w jaki sposób te tematy ekologiczne były postrzegane w sztuce. Też bardzo fajna. Też chyba musiałabym ją jeszcze raz przeczytać. Ma bardzo ładną układkę. Dobra, to by było na tyle z książek, które wydają mi się, że są najbardziej warte polecenia z mojej półki. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.